A Siemano, witam bardzo serdecznie widzowie na kolejnym odcinku Kreatywne Przywitanie po prostu od Aha Siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie na filmie Spalionowa ponownie. Witam was bardzo serdecznie, ponieważ mam przecudowny humor. Ostatnio udało nam się być dwukrotnie na karcie Rzesi. Już o tym mówiłem dzisiaj na kanale Szczypson Plus, na który was serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dzisiaj Talking Ben decyduje, jak muszę przejść Minecrafta, no to koniecznie wbijcie. Link jest oczywiście w opisie, tam was serdecznie zapraszam. Tam również jest seria z jednego bloku. Tam jest również, prawda, czasami co piątek są przecież kulki, wasze ulubione kulki, więc musicie pójść na koniec się zobaczyć. A jeszcze dodatkowo, na taka wisienka na torcie, to muszę wam powiedzieć, że za kilka dni, bo tak naprawdę dzisiaj mamy 29 marca, a już, no, tak wam powiem, że za jakieś 6-7 dni, no, po prostu klękniecie na kolana i powiecie dziękuję ci Szczypsonie i jeszcze komuś za, prawda, przecudowną serię, ja jestem tak podjarany, że już się nie mogę doczekać. Więc widzowie, no mam nadzieję, że będziecie na tym plusie, bo to, co tam się będzie działo, to jest przechodzi ludzkie pojęcie po prostu. Jeszcze czegoś takiego nie widzieliście. Więc, znaczy, widzieliście, ale no to będzie w lepszej formie, no nieważne. Subskrypcja, łapka w górę, to jest, prawda, coś, co musicie zostawić, bo kto nie zostawi łapki w górę, ten ma, kurczę, grubą rurę i trzeba po prostu, wiecie, zostawić łapkę w górę. Dobra, nieważne, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Pisaliście mi w komentarzu, że Milki jest uwięziona przez Yetiego i faktycznie, nie widziałem jej już dawno tutaj, prawda, na Palionowie. No i faktycznie może coś w tym być, więc powinienem chyba, tak mi się wydaje, że jest to mój, prawda, ludzki, prawda, minecraftowy obowiązek, by pójść sprawdzić, gdzie ona tak dokładnie jest, ale szczerze przyznam, że nawet nie mam pojęcia, gdzie mam szukać, ponieważ, no, otrułem Yetiego w poprzednim odcinku i szczerze mówiąc, to się go troszkę boję i nie za bardzo chyba chcę się z nim konfrontować, ale skonfrontujemy się, dlaczego by nie? Yeti to wiecie, to nie może być taki straszny. Więc po prostu musimy pójść poszukać tej Milki. Tylko wiecie co? Ja słyszałem też o jakimś zamku. Zamku, lodowym zamku. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, szczerze wam przyznam, ale słyszałem coś o lodowym zamku, więc musimy koniecznie, że tak powiem, sprawdzić, co się kryje pod nazwą lodowy zamek. A no wiecie, kogo się innego spytać o lodowy zamek, jak nie Dave'a? A Dave akurat na serwerze, to można pójść się z nim, prawda, porozmawiać, spytać się szef, jak szef szefa, co w trawie piszczy, prawda, co dokładnie słychać i o co chodzi z lodowym zamkiem. Może on coś będzie wiedział, mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, no to prawda, mam nadzieję, że mnie zaprowadzi w tamto miejsce. Dobra, idę do niego, on powinien być gdzieś u siebie na chacie prawdopodobnie, w tym, o jest tam, widzę jego nick, jest tam wielki, że tak powiem, wielki napis Dave. Dobra, puk, 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 puk. Skąd ty masz elytrę? Puk, jak to skąd? Hopie, no, z Markiem będzie byłem. Nie, no co ty gadasz? To już dawno. Jak dawno? Co, ja nie mam elytry, a tutaj wszyscy elytry mają już? Ile osób ma już elytrę? Ja, Paweł, Marek. Nawet Yeti chyba dostał. Nie, no, no dobra, nie, kurde, idę mu zabrać tą elytrę. Jak mam mieć, kurczę, elytrę Yeti, no przecież co? Co to misiek w biały będzie latać, kurde? No nie, no tak być nie może. Dobra, niesamowite są te schody, naprawdę. Ja to czasami sobie tak przychodzę, po prostu jak ciebie nie ma na serwerze, żeby tak sobie po prostu powchodzić i poschodzić. No, no. To jest, kurde, naprawdę genialne są te schody. Dobra, słuchaj, sytuacja jest taka. Jest pewne pojęcie, prawda, pewien, jakby to powiedzieć, jest pewien, pewna rzecz, o której usłyszałem, a o której nie mam pewności, czy ona aby na pewno istnieje. Nazywa się ona Lodowy Zamek. A nie byłeś tam? No, a jest coś takiego? No tak, no to tak. Ja myślę, że ty, to ja myślę, że ty mi powiesz, yeah, że XDD nie ma nic takiego, a tu... No nie, no nie, okay, no nie, no gdzie, no ho, dobra, dobra, a... Ale no właśnie, kurde, bez elytry będzie problem, dobra, no kurde, dobra, dobra, pójdziemy z buta. No, trochę tak, dlatego nie mamy te elytry, nie? A, no, rozumiem, wiesz, rozumiem, no, dobra, ale bardzo ciężko, daleko, no. Dobra, no nic, na razie porozmawiajmy, no. Najwyżej, prawda, zaraz cykniemy cięcie, w którą to jest stronę, w tamtą, rozumiem, okej. Okay. To jest czyli... prosto, i trzeba wejść na tą górkę, no. Dobrze, a co to jest? Cały czas za tą górę trzeba pójść prosto. A co to jest ten zamek lodowy? Co to jest od Yetiego coś? Tak, to jest od Yetiego coś takiego jakby zbudowane, gdzie on, no, więzi palionkę, no, właśnie, dobra, o nie, no kurde, to jest niesprawiedliwe. Dobra, no to w takim razie, że tak powiem, jeszcze co chciałem powiedzieć, że piszą mi widzowie, że Milki jest uwięziona. Wiesz coś o tym? Nie. Nie wiesz nic o tym, no właśnie ja też nic nie wiem i właśnie dlatego... to sprawdzimy, idę, nie? Idę, no kurde, stary, nie wejdę stąd nigdy. Dobra, widzowie, ja robię cięcie i widzimy się, jak będę na górze, bo to przecież jest jakaś tragedia. Oj, no daleko jeszcze, ja już mam dosyć, stary, już idziemy... No, teraz już blisko, jakaś... czekaj, nie narzekaj! Bo jest blisko. Jak nie narzekaj, no ja... Prawda, jest blisko. Okej, widzę to, widzę to, widzę to! Widzę to, widzę to! Jest, to jest to? Jest.
No, no. To wygląda przerażająco. Dobra, i co wiesz o tym zamku? Właśnie, widzowie mi piszą, że Milki jest uwięziona, właśnie coś o lodowym zamku pisali, więc nie wiem, czy ona tam jest, czy to jest, prawda, jakkolwiek... Nie, no ja muszę sobie ogarnąć elitrę, bo mieszał jasny trafi, prawda? Jak ja będę musiał to tak za każdym razem wiec wszędzie. Dobra, no ja nie wiedziałem, że elitra tak ułatwia po prostu robotę. Dobra. Mamy tu. A więc tak, o Emilii nic nie wiem. Wiem o Palionce, że Palionka jest tutaj więziona. Widzieliśmy się z Palionem. Widzieliście ją? Ale no, tak, widzieliśmy. A uratowaliście ją? Nie, ona jest zablokowana u góry w jakimś syfie, serio. Nie da się w ogóle tam ten. Nie da się tam wejść, serio. Rozumiem. Dobra, no, patrz, to będzie trzeba jakiś szturm, że tak powiem, zrobić. CJ, masz jakieś jedzenie? Mam, mojeny. Bo dla ja ciebie zginąłem. Zawsze. O. Dobra. Dobra, dzięki. To jest kominek? Widzisz, wystrój jest ładny. To się tutaj paliło, ale się już przestało palić, kiedy się paliło. Rozumiem. To jest taki wystrój, no ogólnie, kurde, no walić to jest chata tego frajera, w sensie. No tak, nie, ja ogólnie to ją palę zaraz, tylko nie mam zapalary. Nie możemy palić, bo się wyda, ale patrz, tu jak pójdziesz do góry, ma kilka jakichś takich pokoi, nie? No jedyne co o Emilii wiem, co zostało tak wspomniane, że tak powiem. Chodź do góry. Idę. Czy my idziemy w tym momencie uratować Palionkę? Nie, je teraz nie ma, ale patrz, moje ukochane dziewczyny, zobacz, chodź. Co? O kurde, czyli to coś w tym może być, że tutaj jest Emilia gdzieś. Ty, to trzeba tego trzeba poszukać. Dobra, a jakie łoże w ogóle? Co, nie? Ale takie bardzo, jakby był ktoś gruby, ale niekoniecznie długi. No, tak nie wiadomo, kurczę, prawda, co do niej. Ale tu, jak to przerażająco wygląda, nie chciałbym tu spać na dół. A może wiesz, a może takie łóżko dla dwóch osób, nie? A może. Ty, a tutaj widzisz to? Ja to zniszczyłem przez przypadek. Okej, rozumiem. Dobra, a czy coś wyżej jest? Nie, tu nic. Tu właśnie jest ta Palionka, nie? Tylko, że tam się nie da wejść, no. Więc a tam, nie na górę. No, rozumiem. Dobra, no to tam nie wchodzimy. Ale za to na dole, patrz, chodź, pokażę ci, bo na dole jest secret miejsca, które mi się udało odkryć. To moje ulubione, secret miejsca są moje ulubione. Secret dobra. Punkt, stary. Secret... Jak zejdziesz tutaj, dobra, możesz tutaj, tak trochę to boli, ale nie aż dużo, tak? Dobra, ja mam wiadro. Myk, no tak, dobra. I tutaj jak pójdziesz, tutaj widzieliśmy coś takiego, no i tu zobacz, to jest normalnie zejście. O kurde. I tutaj już się dzieje sporo, ponieważ tak, jak zejdziesz tutaj na dół, tam była więziona Palionka. No bo, ale już nie jest, ale co tam to są więziona. Za lochy? Co jest grane? Tutaj dobra, była Palionka i tutaj była więziona, tu nas wyśmiał frajer. Ale no, na szczęście, kurde, nic jej tutaj nie zrobił, nie? Już to wyglądało, debile, Palionka jest już dawno uwięziona w nowym miejscu, nie macie ze mną żadnych szans. Powodzenia w szukaniu, zamek jest większy niż wam się wydaje. O kurde. No i kurde, właśnie tak to wygląda. A tu co jest? Tam jest w ogóle wyjście. To jest wyjście, czekaj, chodź. Tu jest wyjście na powietrze, my tego nie wiedzieliśmy, jak tu szliśmy, cześć, no, na początku. Ej, to się dało wyjść, nie? Można było, się dało tak odbić kogoś, nie? Wchodzisz tak od boku, rozwalasz ten myk i wychodzisz. I ja nie mogę, ale jazda. Ale nie udało się. Masz jedne kraty. Mam jedne kraty. Masz. I właśnie tutaj ona była, ale no już nie jest, bo jest w nowym miejscu, tam u góry. A tutaj, no tu jest taka biblioteka, nie? Tu jest coś takiego, nie? Mega. Znaczy, właśnie nie mega. A to o co tu chodzi? To ja tam odkrywałem, bo tutaj były dwie książki i tam w środku też była książka, no i po tamtej książce, jak ja tam wejdę, to mogę wyjść? Nie, więc nie próbuj. Dobra, to nie próbuję. I jak ja przeczytałem tę książkę stamtąd, to mnie oślepiło i się obudziłem na dzień następny, jak Paweł po nim przyszedł, nie? Więc no kurde, nie jest to za dobre. Dobra, to tam nie wchodzę, nie ma. To tam i nie tam wchodzę. Nie było nic takiego, w sensie w tej książce było po prostu napisane, że ona zniszczy, coś takiego, wiesz, jego typu. Czyli krótko mówiąc, nie wiecie, gdzie jest Palionka, jest porwana, tak samo Milki, nie wiadomo, gdzie jest porwana i w sumie lipa. No Emilii to ja nie słyszałem nic, nie? No zresztą tutaj, kurde, gdzie ona miała być nie porwana? No nie wiem właśnie, no nie wiem, widzowie mi piszą, że Yeti ją porwała, gdzie to ja nie mam zielonego pojęcia, ale... Ty widzisz to? Że ja tam widzę dźwignię? Widzisz tam? No! Ej, no! Nie widziałem tego. Czekaj, idę tą dźwignię kliknąć. Ej, kurde, nie zwróciłem na to uwagi nigdy w życiu. Masz jakieś bloki, żeby się podsadzić? No właśnie, tak średnio bym powiedział, ale mam z sliktaczem tutaj... Dobra, uwaga, klikam. Szukaj miejsca, gdzie się to ten. Patrz tam na dół i gdzie się otworzy dobra, coś. Dobra, klikam. Okay. Ej, na schodach! O, jest! Chyba? Widzę, czekaj, zamuruję schody. To tutaj, zamuruję to. Okej, schodzimy na dół, dobra. Ty, czy to może tam są więzione? Pa, kurde, i zaraz je uwalniamy. Dobra, o, na dół. Schody. Znowu lud. Kurde, stary, co tu jest, ty? Co jest jakaś grane? Jaskinia. Ale tu jest... Stary, ile klatek? Czekaj, policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile nas sześć, jest? Sześć.
Że to jest najcięższe, nie? 6 razy 6. No, 6 to jest kurde ile? 28. Czekaj. Nie no, 36 widzę, żeby nie było, że teraz będę miał masę komentarzy, wiesz, że jakie 28? Dobra, nieważne. Jestem tak, ja, Milki, ty, Bzyku, Palion, Palionka. Jetlag. I kto jeszcze? Yeti. Brzyżki. Czyli z Yetim jest 7, bez Yetiego jest 6, a klatek jest 6. Czy on planuje nas wszystkich uwiedzić w tych klatkach? Ej, no w sumie 6 klatek, no. Ty. Stary, to jest podejrzane, mnie się to nie podoba. Jakie powolone. Mnie się to ale nie podoba. Ale to jest dziwne. Stary, ale ja nie wiem, ale ja nie, wiem. No nie da rady. Wiesz, masz łopatę? Tak powiedz, straszny. Że masz łopatę. Nie mam. Nie masz, kurczę, a chciałem pogasić mu to. Aha, a można w inny sposób. Jak? No, to żeś ugasił. To że tak nie powiem. Wiem, no. Dave, władca płomieni. No, władca piekieł, ale czasami tak działają niektóre rzeczy, no serio. No tak, kurde. Może lunetą, jak się dobrze przyjrzysz. Au, moje oko! Nie, czekaj, to może. Nie, dobra, tak też nie, dobra. Nie było tematu, nie. Czekaj, a mogę ci spojrzeć między oczy? No? Co widzisz? Ryszcza? Widzę, o kurde. I tyle głupoty jeszcze nigdy nie widziałem. Nie, no żartowałem. Nie, czekaj, ja tam widzę coś jeszcze, czekaj. Czy ja widzę, że szykuje się nowa seria na kanałach dodatkowych? Czy ja to widzowie, dobrze widzowie, widzę? Po prostu czy ja widzowie, dobrze trzymajcie widzę? Odbiorniki w rękach, bo gdzie będzie się działo za niedługo na moim i na kanale Tosta plusowe oczywiście i gamesowe. Tak dymić no, będzie, no kurczę. No. Zobacz, następny od następnego tygodnia coś nowego, ale nie mówimy jeszcze co? Nie, jedno nie. Słowo, nie? Jeszcze powiedz, nie można, powiedz. Jeszcze nie można mówić. Nie mówisz tego słowa? No dobra, nie powiem tego słowa. Dobra. Jeszcze musimy to trzymać w tajemnicy. Ale już tuż. Dobra, stary, nieważne. Bo to się rozczuliliśmy, widzisz, znowu nad czymś innym. Problem mamy! Masa klatek tu jest! No, tylko że wiesz, z tymi klatkami to my nic nie zrobimy, jedynie możemy te informacje zapamiętać i ewentualnie w przyszłości wykorzystać. Ja myślę, że Palion powinien wiedzieć, co tu się dzieje. Tak, bo on pewnie się, tego no, nie widział, no, nie? No, dobra. Nie, no to nie, ja w nie, takim nie, razie będę musiał mu to jakoś przekazać, albo ty mu to przekażesz, no i kurczę, zobaczymy. Dobra, słuchaj. Dobra. Nie jest kolorowo, w każdym razie Milki tu nie ma, z tego co widzę. Klatki wszystkie są puste. Ja to zamknę dla prawda, niepoznaki, żeby tu, prawda, żaden mi nikt nie, znaczy, żeby Yeti się nie zorientował, że tam byliśmy. Jakby co, dobra, tylko my dobra, o tym dobra, wiemy dobra. I tylko Palion może się dowiedzieć o tym, dobra? Bzykowi nie mógł, bo Bzyku... Nie, no, Markowi nic wiesz, nie mówię, nie? No, Marek, nawet Marek dzień to... dobry na klatce nie mówię. No, dokładnie, nie dobrze, krótko z takimi. Nie mówię. To, bo są ludzie dobrze. Po prostu, są ludzie, którzy nie zasługują na szacunek. O, nie! Ale da się nam skoczyć tak. Da się? Ja właśnie postanowiłem pójść na łatwiznę i inaczej to zrogarnę. Dobra, czyli nic nie znaleźliśmy, krótko mówiąc. Czyli można powiedzieć, że jest, prawda, no smutno, nic nie znalezione. Ale, ale powiem ci, mały krok dla ludzkości, tak. Ale wielki dla społeczeństwa. Tak, nie. Dokładnie. Tak to było? Wiesz co, nieważne, każdy wiedział o co chodzi. No w każdym nie, razie mały słuchaj. Mały krok dla człowieka, wielki dla ludzkości. A, no dokładnie, chyba. Dokładnie. Dobra, mam to na oku w takim razie, już przynajmniej wiem gdzie to jest. Trochę to jest daleko od Hawiry, ale da się tutaj dojść, na całe szczęście. No nie, da się, nie, musisz... A, kurczę, więcej ich jest! Dobra. Ja muszę mieć tę erytrę koniecznie na kolejny odcinek, więc ja będę musiał sobie troszkę ją, prawda, zdobyć. Będę musiał pójść do tego endu w końcu, poszukać tego. No a co, a tymczasem dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. No widzimy się na kolejnym odcinku, zapraszam do Dave'a. Tam również, prawda, masa filmów jest. Nie mówcie się, widzowie. I co, no i jeszcze raz przypominam o naszych dodatkowych kanałach, na których za niedługo podzieje się naprawdę coś niesamowitego. Robi wrażenie.